No i co, wiezie mnie pan i pan mnie zaraz utopi tutaj, w tej wiśle? No jedziemy do Bistru, no jak każdego topi, to i panie utopię, nie? Tak jest. No ale dobrze ten, że maluch panu został na brzegu przynajmniej. Maluch to jest powodzianin, nie? A po co pan jeździ? Po wodę. Aha. A gdzie się zatrzymał pan? A zaraz panie pokażę. Jest końcowy przystanek, tam będzie, bo dalej nie ma przejazdu. Mm-hmm. I trzeba iść dalej na piechotę. Dobrze. Ach, i tak to wygląda z tej strony, makabrycznie. No to jest pikus teraz. Czyli mieszka pan teraz w Poniatowej? Poniatowej? Tak. W mieszkaniu. A ale całe gospodarstwo? Jest zatopiona tutaj. O matko. No idziemy, idziemy daleko jeszcze. I to jest pański samochód, panie Mariuszu? To miała być górka. O, tu miało być pan na górę wprowadził, żeby było wyżej i nic mu się nie stało. A co to za maszyna jest, panie Mariuszu? No i będzie z niego coś teraz? Zupełnie. Gdzie jesteśmy, panie Maćku? To jest miejsce, w którym paliśmy worki. Tak. Stąd dowoziliśmy na Wawrę, póki mogliśmy. I do dnia wczorajszego jeszcze w nocy tutaj wojsko i straż sypała worki, donosili tam na tą wyrwę. To ile to kilometrów? No ze dwa? Nie. Nie mniej, pół kilometra. No ale no, pół kilometra to jest szmat drogi, żeby nosić 50-kilogramowe worki. Chyba. Tam było wyrwa, to nasypało piachu koło wału. Tak. I stamtąd nabierali i nosili. Płynie, płynie jednak. Pan zobaczy, pani to wszystko się wylewa. Przerwało wał, woda opadła, to tutaj w tym miejscu zrobiła się taka kupa piasku. Tak. I stąd tutaj strażacy i wojsko wczoraj skupali ten wał, tutaj ten piach, worki. Tam tak. Widać właśnie, jak wystaje płot. Tak. To jak tam naniosło piasku, za tym płotem. Tak. To jest wysokość prawie ponad 1,5 metra piasku. Mhm. Ale jednocześnie widzi pan, że ta torwie jak tak. Niemalże jak Dunaniec, tak. Jak górska rzeka. Bo to wpływa to właśnie do nas. Pani zwróci uwagę na słupy, na druty, jak się kołyszą, bo woda napiera. Tak. Cały czas. Widzę, drgają. Jak słupy, jak druty chodzą. I prawdopodobnie może ten słup już się runąć. To jaka to, jakiej szerokości jest ta wyrwa? Teraz? Tak. Ile Janek ona może mieć teraz? Ze 100 metry? No, ze 100 metrów. A była 400, ponad 400 metry. Stąd się zaczynała wcześniej. Tak. Tu jest wał wzmacniany przez... Tak, to już jest ten wzmocniony. Tak, tu jest, była wyrwa odtąd. No i tam była tam, co pani widzi, taki piasek tam, gdzieś takie zielone tak, trawka. Do tamtąd tak, była tak. Wyrwa. A to było wczoraj usypane, zostało kawałek zewnętrznego wału. Była usypana taka grobla tak. Przez wojsko i strażaków. Tak. Workami, wszystko, folia. No i wszystko na nic. No to ja wiedziałem, żeby to zaczęła woda spadać, to tak. Można było to trzymać, ale zaczęła woda przybierać, tam już chodziłem przed wieczorem, to tam nie było już po co chodzić. Panowie, a jakby na przykład szła trzecia fala, to co zrobicie? A nic. Pójdziecie na ten wał? No teraz już nie ma po co iść, jak już nikt nie zasypie, to wie pani, to tu wpłynie i po co iść. Myśli pan też tak samo? No pewnie, że no tak, ja. No to już nie ma ratunku, to jedynie... Już od nowa budować wał, już jak już popadnie woda, nie? No, to nie ma sensu. Nie ma jak dojść. Ja jestem ciekawa, czy te sady odżyją, wiecie? Oj, te sady. Sady, no wie pani, sady. Antonówki jakieś stare. Ale o tam jak u mnie, to nie wiadomo co to jest. A pan miał jakie? Niskopienny miał pan sad? Nie, ładny sadek miałem, nie były, było parę drzew starszych, ale większość było młodych drzew, nie? No i tam to wygląda, mówię, jak byłem wcześniej przed tą drugą wodą, tak poligon, jak to zeszło. Ale to wyrwane. Tak. Wyrwane, powyrwane wszystko. O jak. Panowie, wszyscy pracowaliście wczoraj? Nie. Nie. Wczoraj tu z miejscowych to praktycznie nikogo nie było. Ale pan był, panie Kaziu, tak? Tak. Pan był wczoraj na wale. No było ludzi sporo. Było? Było, że prawie wojsko. Dobra, wody było gdzieś z tyłu, tylko to jak spada, to zawsze kreska zostaje niżej.
skóry zostały gdzieś? Tak, na górze. Właśnie przyjeżdżam cały czas od piątku, w niedzielę przyjechałem pierwszy raz im rano dać. I właśnie poszedłem tą wyrwę zobaczyć, żeby... Dać jeść, tak? Tak. Tą miskę stawiałem z tej łódki ręcznie. Tą czerwoną? Tak, no tak, to pokrywałem tam normalnie łódką do tego. Tyle było wody. Mhm. No tak postawiłem ją tak na dach normalnie. Dobrze, to chodźmy teraz, zajrzyjmy do tego domu pana. Mm-hmm.